і Дух Святий. Амінь. Ксьондз Арцибіскуп хоче обдарувати некоторі особи медалем Błogosławionego Jakuba. Zgodnie z tradycją teraz będzie to uszanowanie osób, które zasługują na ten medal. Księdza kanclerza proszę, aby przedstawił te osoby. Pierwszego serca Jezusowego w Czerniowca. Od 2017 roku jest szczególnie zaangażowany w życie i rozwój parafii Matki Bożej Fatimskiej w Zimnej Wodzie. W czasach komunistycznych państwo Borys mocno trwali w wierze, a na początku lat 90. należeli do małej grupy osób, którzy były zaangażowani w sprawę odzyskania kościołów w Buczaczu i Trybuchowce. Duchnicznych paszportów na kościoły oraz budynki parafialne oraz dokumentację związaną z użytkowaniem ziemi w Skale Podolskiej, Łosiaczu, Burdiakowcach i Bereżance. Mimo wiekowych niedoległości regularnie przystępuje do sakramentów świętych, bierze udział we mszy świętej oraz służy pomocą biednym i potrzebującym. Kołcz Bogumił. W związku z przypadającym w tym roku 30. rocznicę wznowienia struktur Kościoła katolickiego w Ukrainie, Mazur jako emeryt podjął obowiązki zakrystianina oraz stróża nocnego. Jest członkiem Straży Katedralnej oraz angażuje się w działalność Lwowskiej Rady Rycerzy Kolumba. Poprzez swoją postawę daje wspaniały przykład młodszym pokoleniom. Tutaj dogląda kościół, opiekuje się chorymi, prowadzi dokumentację związaną z opłatami komunalnymi. Budowa kościoła pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Sokolnikach, a także prace remontowe w kościołach, kaplicach i budynkach parafialnych i zakonnych, a mianowicie we Lwowie, Brzuchowicach, Olesku, Kulikowie, Zaleszczykach, Zablotowie oraz w innych miejscowościach. Dwukrotnie chór wystąpił w obecności papieża i dzisiaj świętego Jana Pawła II, którego w 2005 roku obrał sobie za patrona. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan zachęca, abyśmy za wszystko dziękowali Bogu. Pozwólcie, abym to polecenie apostoła spełnił i wyraził w naszym imieniu Bogu Najwyższemu dziękczynienie za dar wiary pozwalający wołać Abba Ojcze. Dziękujemy Bożej opatrzności za historię ostatnich dziesięcioleci, wspominając 30. rocznicę odnowienia struktur naszego Kościoła i niepodległości Ukrainy oraz 20. rocznicę pielgrzymki świętego Jana Pawła II. W tych wydarzeniach dostrzegamy również wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej i błogosławionego Jakuba Strzemię, dziękując za ich wstawiennictwo. Bogu niech będą dzięki również za dzisiejszą uroczystość, której zewnętrznym znakiem była procesja ku czci patrona naszej archidiecezji, a dopełnieniem było triduum u ojcu Franciszkanów i zakończona przed chwilą msza święta. Mimo trwającej pandemii wspólnota naszego Kościoła dała świadectwo swojej obecności wiary, prosząc jednocześnie o ustanie tego jakże trudnego czasu. Nigdy nasza katedra podczas tych uroczystości nie była tak wypełniona jak dzisiaj. Główna nawa, nawa i boczne nawy, o czym mówił ksiądz biskup Marian, udzielający z księdzem biskupem Edwardem tam Komunii Świętej. Bardzo serdecznie wam za to świadectwo dziękuję. Dziękuję za to, że wzięliście udział w tej dzisiejszej uroczystości archidiecezjalnym święcie, a szczególnie księżom biskupom. Księdzu biskupowi Bronisławowi Bernackiemu za przewodniczenie tej Eucharystii, za modlitwę. W następnym roku będzie obchodził on 50-lecie swego kapłaństwa. Bardzo przyczynił się do rozwoju, rozkwitu
Kościoła nie tylko tutaj, w tej wolnej Ukrainie, ale jeszcze w latach komunistycznych. Wiele razy sprawował także tutaj mszę świętą, głosił kazanie w naszej katedrze. Przed odejściem na emeryturę był także przewodniczącym konferencji Episkopatu Ukrainy. Za to serdecznie mu dzisiaj dziękuję i w sposób symboliczny także przekazuję mu medal błogosławionego Jakuba Strzelca.